A teraz w faktach kartonowe czeki dla proboszczów, później podziękowania, przelewy na ołtarze, posadzki i dachy, a na koniec wsparcie w kampanii. Sojusz z tą władzą opłaca się Kościołowi, bo opozycja chce świeckiego państwa, likwidacji funduszu kościelnego i religii w salkach katechetycznych. Renata Kijowska. Zwykłe przedwyborcze spotkanie. Oprócz przedstawicielek PiS są proboszczowie i promesy, czyli kartonowe obietnice przekazania pieniędzy. Dużo obietnic i dużo pieniędzy. Jeszcze słowa? Jeszcze słowa. Ale nie ostatnia, mam nadzieję. Zapewnia kandydatka PiS na posłankę i mówi o kwocie 3,5 miliarda złotych w skali kraju, a Beata Szydło tłumaczy hojność tuż przed wyborami. Nowy program na dofinansowanie remontów. To są po prostu nasze kościoły, piękne kościółki drewniane. Korumpowanie księży za pomocą pieniędzy. Nie dalej jak w ostatnią niedzielę w Raszynie kolejna promesa na 500 tysięcy złotych wręczona proboszczowi. On uradowany, uchachany. Miejsce, które powinno służyć modlitwie, wykorzystywane do prowadzenia kampanii wyborczej. A kandydaci PiS na posłów uznani za cudotwórców po załatwieniu pieniędzy na złocenie ołtarza to już w pomorskiej parafii. Trzeba było kogoś, kto by wprowadził chromego do wody, aby został uzdrowiony. Taką osobę mieliśmy w osobie posła Kazimierza Smolińskiego i byłego burmistrza Pelplina Patryka Dębskiego. Gdy PiS wygra wybory, to i w przyszłości będą kolejne dotacje na dach kościoła. Z internetowego wpisu zniknęły nazwiska, ale w ogłoszeniach parafialnych dalej czytamy, że poseł jak wygra, jeszcze coś załatwi. Proboszcz podaje numer listy. Kościół się zaangażował i to bezpośrednio, fizycznie można powiedzieć, w kampanię na rzecz PiS-u, chociaż oczywiście gestem Piłata umywa ręce. To nie my, to ludzie powiesili. Tym ludziom jeszcze przed kampanią i tymi wydarzeniami na Jasnej Górze episkopat mówił o konieczności zachowania dystansu wobec partii politycznych, bo Kościół nie jest po stronie prawicy czy lewicy, ale Ewangelii. Kościół nie ma żadnej politycznej opcji, nie ma żadnej partii w Polsce, która występuje w imieniu Kościoła. Uczestnicy projektu Kościół Wolny od Polityki zauważyli coś odwrotnego. Rejestrowali, ujawniali i zgłaszali biskupom przypadki sojuszu Kościoła z władzą. W tym samym czasie Rada przy Episkopacie opublikowała wademekum wyborcze katolika. Nie wskazywała numeru list, ale dała do zrozumienia, na kogo zaleca głosować. Przeciętny katolik w Polsce nie jest tak głupi, jak się może niektórym wydaje. I jeżeli słyszy z jednej strony głos biskupów, a z drugiej strony w swojej parafii spotyka banery albo polityka na ambonie, to nie jest tak głupi, żeby nie wiedzieć, że tutaj jest jakaś lewizna, tak? Jakiś przekręt, że coś jest nie tak. Kościół z partią, partia z kościołem. Za cenę krótkotrwałych korzyści. Trzy główne opozycyjne komitety wyborcze bardziej lub mniej radykalnie mówią o rozdziale kościoła od państwa. Wszystkie postulują likwidację funduszu kościelnego, zmiany w organizacji lekcji religii. W niedzielę wybory. W tym dniu obchodzony będzie także Dzień Papieski. Renata Kijowska, Fakty.